Dobrze, witam Państwa na kolejnym wystąpieniu, które jest poświęcone tematyce firmy i produkcji. No, teorie firmy są różne i z uwagi na ograniczenia czasowe ja w tym wystąpieniu nie będę omawiał tych związanych bardziej z tradycją neoklasyczną czy głównonurtową, czyli nie będę mówił na przykład o Coase czy Williamsonie, tylko spróbuję skupić się na czymś, co można by nazwać specyficznie austriacką teorią firmy. No i można się pokusić o takie stwierdzenie, że austriacka teoria firmy integruje ze sobą teorię kapitału i teorię przedsiębiorczości. O teorii przedsiębiorczości, czy też o różnych teoriach przedsiębiorczości trochę mówiłem w czasie poprzedniego wystąpienia. I wspominałem też o tym, że przedsiębiorca musi być właścicielem jakichś dóbr kapitałowych. Więc ściślej rzecz ujmując, firma to jest w ujęciu austriackim ta szczególna, unikatowa, kapitałowa struktura produkcji, którą przedsiębiorca tworzy, a potem w ramach zmieniających się okoliczności miejsca i czasu przekształca, rekonfiguruje, dostosowuje do nowych konstelacji danych rynkowych po to, żeby ten swój jakiś unikatowy osąd przedsiębiorczy zrealizować, czy wyrazić go, sprawdzić go, skonfrontować go z otoczeniem rynkowym. No i więc innymi, i tym samym zrealizować też jakąś swoją unikatową ideę, wdrożyć ją, bo to warto jeszcze raz podkreślić, że to odróżnia przedsiębiorcę od jakiegoś konsultanta, czy wizjonera, czy marzyciela, który plany palcem po wodzie pisze, od kogoś, kto rzeczywiście konkretne aktywa, konkretne zasoby angażuje, ponosi pewne koszty utopione tak zwane, takie, które są niemożliwe do odzyskania, no i tym samym konfrontuje się z niepewnością, wystawia, to Mises używał takiej frazy w ludzkim działaniu, wystawia na szwank swoją fortunę, a wręcz swoje przeznaczenie. I no firma, jeśli przedsiębiorcę by porównać do kapitana, no to kapitan potrzebuje statku. To firma to byłby właśnie taki statek, którym on zawiaduje. I ta koncepcja jest szczególnie, myślę, dobrze syntetyzowana, wyrażona w książce Nikolaja Fossa i Petera Kleina Organizowanie działania przedsiębiorczego. Wydana jest po polsku przez Instytut Misesa, także zachęcam do jej nabywania i wszystkich tych, którzy chcą się bliżej z tą austriacką koncepcją firmy zapoznać. I tutaj mam kilka wypisanych alternatywnych, bardziej szczegółowych teorii firmy, takich bardziej, rzekłoby się, przyczynkarskich. I wydaje mi się, że warto je tutaj wyszczególnić po to, żeby zwrócić uwagę, że de facto ich wspólnym mianownikiem jest sprawowanie funkcji właścicielskiej w odniesieniu do kapitałowych struktur produkcji, czyli właśnie bycie tym szefem firmy. No bo co tutaj na przykład mamy? Mamy teorię schumpeterowską, która firmę traktuje jako swego rodzaju laboratorium umożliwiające tworzenie unikatowych konfiguracji czynników produkcji, a tym samym wdrażanie innowacji. No i to się wiąże jak najbardziej z tym wdrażaniem pewnej unikatowej wizji, wyrażaniem pewnego niepowtarzalnego osądu. Można by to prostym przykładem zilustrować. No, przez długie lata komputery traktowano jako taki komputer, każdemu się kojarzył z taką wielką, ogromną cegłą blaszaną, znajdującą się gdzieś w laboratorium badawczym, wykonującą jakieś wysoce abstrakcyjne obliczenia, nijak się nie mające do życia przeciętnego człowieka i w związku z tym idea komputera osobistego się wydawała dosyć kuriozalna. Samo to połączenie słowne wydawało się być wewnętrznie sprzeczne. Komputer to nie jest urządzenie odpowiednie dla warunków domowych, no a pewne firmy, takie jak IBM na przykład, wykazały właśnie poprzez rzucenie wyzwania tamtej konwencjonalnej, tak zwanej mądrości tamtych czasów, że jednak
I firma tutaj posłużyła jako właśnie to quasi-laboratorium, w którym można było prototyp komputera osobistego stworzyć, a następnie skonfrontować go z rynkiem. Czyli tutaj pewien aspekt schumpeterowski firmy się zaznacza. Z kolei, gdybyśmy chcieli postrzegać firmę w kategoriach hajekowskich, no to byśmy mogli powiedzieć, że to jest struktura umożliwiająca gromadzenie i agregowanie, wykorzystywanie rozproszonej w społeczeństwie informacji, zwłaszcza tej o charakterze tak zwanym kontekstowym czy też utajonym. No to pewnie Państwo słyszeli, że Hayek między innymi jest znany z podkreślania roli tej tak zwanej wiedzy kontekstowej, czyli takiej, którą można zdobyć tylko przebywając w określonych okolicznościach miejsca i czasu, czy też wiedzy utajonej, czyli takiej, która jest zupełnie niewerbalizowalna, nieprzekazywalna przy pomocy, no w takiej perspektywie trzecioosobowej, tylko to jest wiedza ściśle subiektywna, związana z czyimiś unikatowymi doświadczeniami, niepowtarzalnymi kompetencjami i tak dalej. No, generalnie Hayek o tej wiedzy rozproszonej i utajonej mówił po to, żeby jakoś uzupełnić ten kalkulacyjny argument Misesa, o którym była mowa w poprzednim wykładzie. Taka alternatywny powód, dla którego socjalizm nie może funkcjonować, to poza kwestiami kalkulacyjnymi właśnie rzecz zawierająca się w tym, że żaden centralny planista nie jest w stanie całej wiedzy stosownej scentralizować, zwłaszcza tej, która ma charakter ściśle kontekstowy i utajony. Ale tą hajekowską obserwację też można przenieść na obszar teorii firmy i można rzec, że firmę można traktować jako tą właśnie oprawę instytucjonalną, w obrębie której odpowiednio zorganizowane relacje między pracownikami czy między poszczególnymi działami pozwalają tym pracownikom poszczególnym czynić jak najlepszy użytek z tej swojej wiedzy kontekstowej czy też utajonej. To części z Państwa na pewno znane jest nazwisko Koch, są tacy bracia Koch. Oni w zasadzie dużo zrobili na rzecz tego, żeby prawie nikt ich nie lubił, bo z jednej strony wszyscy komuniści, etatyści, interwencjoniści i inni zamordyści, ujmijmy ich w ten sposób, uwielbiają na Kochach wieszać psy, bo twierdzą, że oni właśnie promują agendę wolnorynkową, libertariańską i tak dalej. A z kolei pewne odłamy libertarian czy też sympatyków szkoły austriackiej mają Kochom do zarzucenia, że oni promują tak zwany beltwejtarianizm, czyli taki, który polega na próbach wkupywania się w łaski polityków, na organizowaniu jakichś think tanków, które są wszystkie skupione wokół Waszyngtonu i tak dalej. To tak tylko na marginesie, gdyby ktoś nie wiedział, kim są Kochowie. No i Kochowie mają to bodaj drugie największe prywatne przedsiębiorstwo w Ameryce, Koch Industries, i Charles Koch, który bardziej się właśnie zajmował tą stroną stricte biznesową, taką broszurę swego czasu wydał Market-Based Management, i on, tak mi się wydaje, znaczy on nie powołuje się tam na coś, co ja tutaj nazwałem hajekowską teorią firmy, ale to ten tytuł Market-Based Management niejako znamionuje ducha, w jakim ta broszura jest napisana. Innymi słowy, Koch sugeruje, że jego firma jest tak zorganizowana, żeby struktury rynkowe niejako odtwarzać wewnątrz firmy. No bo z kolei Coase, o którym wspomniałem na początku, znany jest z takiego sformułowania, że firmy to są wyspy centralnego planowania na oceanie transakcji rynkowych, czyli rynek jest horyzontalny, firma jest wertykalna, rynek jest egalitarny, powiedzmy, firma jest hierarchiczna. Na rynku mamy do czynienia z mnóstwem ścierających się indywidualnych planów, a w firmie mamy jeden scentralizowany plan, który wszyscy muszą realizować, a z kolei Koch w ramach tego swojego market-based managementu sugeruje, że nie do końca, że można też w obrębie firmy odtwarzać struktury rynkowe, relacje rynkowe, jakieś wewnętrzne ceny transferowe, jakąś można stymulować konkurencję pomiędzy poszczególnymi działami i tak dalej. Czyli nawet w obrębie tej, zdałoby się, scentralizowanej i schierarchizowanej struktury, jaką jest firma, można odtwarzać te jak najlepsze efektywnościowe cechy rynku, włącznie z tym właśnie angażowaniem indywidualnej inicjatywy konkretnych pracowników, którzy właśnie mogą się wykazać jakąś tą szczególną wiedzą kontekstową czy utajoną, czyli taką, która
wykracza poza zakres jakichś odgórnie narzuconych reguł, skryptów, oczekiwań menedżerskich i tak dalej. Ale to też znowu właśnie ten przedsiębiorca rozumiany jako właściciel firmy musi ten osąd wyższego rzędu, osąd wobec osądów innych wykorzystać i umieć taką właśnie kapitałową strukturę produkcji wykorzystać, której elementami będzie ten, jak to się brzydko mówił, ale no użyjmy tego słowa, ten kapitał ludzki, rozmaity, wewnętrznie zróżnicowany kapitał ludzki też. To jest właśnie zadaniem przedsiębiorcy, żeby taką strukturę kapitału ludzkiego stworzyć, żeby wyzwolić jego ukryty potencjał, który w innych warunkach mógłby nie być zrealizowany. Tutaj jeszcze wspominam o tak zwanej teorii fuzyjno-asekuracyjnej. To jest teoria, na którą warto się powołać w kontekście zarzutu, że firmy czy korporacje dążą konsekwentnie do konsolidacji, że ci korporacyjni menedżerowie czy biznesmeni kierują się jakimś niepohamowanym apetytem czy niepohamowaną ambicją skupiania coraz większej władzy w swoich rękach i dlatego dokonują się fuzje, dlatego powstają jakieś wielkie konglomeraty czy imperia biznesowe i tak dalej. No to wydaje się być dosyć leniwym i mało przekonującym wyjaśnieniem. Bardziej przekonujące się wydaje wyjaśnienie, że wtedy mamy do czynienia z wyjątkowo dużym nagromadzeniem fuzji, przejęć i innych tego rodzaju działań konsolidacyjnych, kiedy otoczenie prawne czy prawno-instytucjonalne się staje wyjątkowo niesprzyjające, wyjątkowo nieprzewidywalne, wyjątkowo kłopotliwe. Rzucające co i rusz jakieś kłody pod nogi, tak? Czyli wtedy, kiedy pojawiają się warunki tak zwanej reżimowej niepewności, niezwykłej rynkowej niepewności, tylko tej reżimowej niepewności, czyli niepewności związanej z funkcjonowaniem prawa, funkcjonowaniem rozmaitych instytucji tak zwanych regulacyjnych i tak dalej. I to zdaje się mieć sens, że wtedy przedsiębiorcy w sposób naturalny dążą do konsolidacji swoich firm, czy do rozszerzania zakresu ich działania, no bo powiedzmy powstaje takie imperium biznesowe, które działa i w branży naftowej, i w branży transportowej, i w branży elektronicznej, dajmy na to, równolegle. No to wtedy może się zdarzyć tak, że nawet jeśli te regulacje i jakieś urzędnicze kłody rzucane pod nogi doprowadzą do zapaści jednego z tych elementów, na przykład do tego elementu naftowego, no to może te dwa pozostałe jakoś sobie poradzą, czyli fuzje i konsolidacje mogłyby tutaj być traktowane jako taki wielkoskalowy biznesowy odpowiednik dywersyfikacji inwestycyjnej, tak jak inwestor powiedzmy konstruuje portfel, który zawiera udziały spółek działających w wielu różnych branżach, tak samo tworzenie imperiów biznesowych, tak zwanych, złożonych z członów zawierających się czy przynależących do różnych branż, to jest próba utrzymania się na powierzchni w warunkach wyjątkowo dotkliwej, jakiegoś dotkliwego biurokratycznego chaosu czy hipertrofii prawnej. Ale to też widzimy, to też się zawiera w tym osądzie przedsiębiorczym i to się też zawiera w tym, że trzeba odpowiednio właśnie skonstruować tą swoją kapitałową strukturę produkcji, na przykład dywersyfikując ją pod kątem branżowym. No to teoria Knightowska, czyli firma jako instytucja umożliwiająca właścicielowi dokonywanie swoich unikatowych osądów, no to w zasadzie to już powiedziałem, tylko że ta teoria austriacka, ta opisana przez Kleina i Fossa wydaje mi się być dużo pełniejsza i dużo bardziej realistyczna niż teoria Knightowska, bo ona owszem przejmuje tą Knightowską koncepcję osądu przedsiębiorczego i to rozróżnienie na ryzyko i niepewność, o którym mówiłem wcześniej, ale jednocześnie no, podkreśla to, że to wyrażanie osądu przedsiębiorczego i radzenie sobie z niepewnością polega na konstruowaniu, przekształcaniu, rekonstruowaniu, adaptowaniu kapitałowej struktury produkcji, która się składa z różnorodnych, komplementarnych wobec siebie aktywów. A tego u Knighta nie ma, bo Knight jako przedstawiciel szkoły chicagowskiej miał bardzo agregatową, bardzo homogeniczną koncepcję kapitału. Taką, że kapitał to jest taki jeden wielki, jednorodny blob, który można na przykład wyrazić czy opisać przy pomocy pojedynczej zmiennej w równaniu K na przykład. Czyli w tym sensie
ta teoria austriacka bierze to, co najlepsze od chicagowców, ale jeszcze to uzupełnia o to, co najlepsze u Austriaków. Teraz może, no skoro już trochę powiedziałem o tej kapitałowej strukturze produkcji, o tym, że ona jest tym okrętem, którym musi kierować kapitan, czyli przedsiębiorca, no to powiedzmy coś więcej na temat natury czynników produkcji, czyli innymi słowy na temat cech dóbr kapitałowych. Więc po pierwsze, wbrew właśnie temu chicagowskiemu podejściu, na które się przed chwilą powołałem, Austriacy konsekwentnie podkreślają, że dobra kapitałowe są heterogeniczne, czyli innymi słowy różnorodne. No, nieskończenie wiele, prawda, indywidualnych czynników produkcji jesteśmy w stanie wymieniać, począwszy od tych najbardziej jakichś bazowych, czyli tych naturalnych, jakichś, powiedzmy, roślin, zwierząt, drewna, metali i tak dalej, począwszy po skomplikowane już jakieś dobra kapitałowe, które powstają wskutek wielokrotnego ich przekształcenia poprzez ludzką pracę, zarówno fizyczną, jak i intelektualną. No i teraz co z tej heterogeniczności wynika? Ano wynika z niej wielofunkcyjność, czyli mamy jedno, powiedzmy, jakieś dobro kapitałowe, komputer, no i oczywiście możemy go wykorzystać na najrozmaitsze sposoby. Możemy, powiedzmy, program pisać, możemy napisać artykuł naukowy, możemy obejrzeć jakiś film instruktażowy, możemy projekt architektoniczny wyrenderować i tak dalej, i tak dalej. A z kolei z tej wielofunkcyjności wynika komplementarność, bo to, jaką konkretną funkcję dany czynnik produkcji zrealizuje, to w gruncie rzeczy zależy od tego, z jakimi innymi właśnie komplementarnymi, czyli uzupełniającymi czynnikami produkcji się go połączy. Czyli weźmy inny przykład, dajmy na to stal, jest wielofunkcyjnym dobrem kapitałowym i teraz jeśli ją połączymy z jakimiś odpowiednimi narzędziami właśnie komplementarnymi, no to dzięki stali możemy wytwarzać a to karoserie samochodowe, a to instalacje elektryczne, a to materiały budowlane na przykład i tak dalej. No i ostatnia cecha, na którą warto zwrócić uwagę, to jest specyficzność, czyli ograniczona substytucyjność, tak? Czyli im bardziej dobra są substytucyjne, czyli zastępowalne przez inne w ramach danej struktury produkcji, tym mniej są one specyficzne. Na przykład praca niewykwalifikowana jest bardzo niespecyficzna, a im bardziej wykwalifikowana, im bardziej specjalistyczna, to też tym samym tym bardziej specyficzna. Na przykład w okresie bastu, czyli w okresie, kiedy załamuje się sztuczna koniunktura i są masowe zwolnienia, no to relatywnie mniej na tym tracą. To jest takie, można rzec, szczęście w nieszczęściu. Mniej na tym tracą pracownicy niewykwalifikowani niż wykwalifikowani. To znaczy poziom życia pracowników niewykwalifikowanych się obniża relatywnie w mniejszym stopniu niż poziom życia pracowników wykwalifikowanych. To zestawienie cech dóbr kapitałowych wydaje mi się, że najbardziej przejrzyście i kompleksowo ujął Ludwig Lachmann w swojej książce Capital and its Structure. I jako, że mówimy cały czas na tym nadrzędnym tematem, który omawiamy, jest teoria firmy, to warto zadać sobie pytanie, jak na przykład można sobie radzić z problemem specyficzności aktywów przy wykorzystaniu instytucji, jaką jest firma. No i tutaj rozwiązaniem domyślnym jest tak zwana wertykalna integracja, czyli włączanie jak największej liczby etapów danej struktury produkcji, znaczy jak największej liczby etapów danego procesu produkcyjnego w obrąb właśnie jednej firmy, czyli jednej kapitałowej struktury produkcji. To można prostym przykładem zilustrować. Powiedzmy, że ja jestem właścicielem fabryki, która wytwarza wskaźniki laserowe i kluczowym komponentem tych wskaźników laserowych są rubinowe pręciki, ale tak się składa, że jedyna pobliska kopalnia rubinów jest czyjąś, no jest własnością jakiegoś innego przedsiębiorcy. Są, powiedzmy, jakieś tam kopalnie bardziej odległe, ale z kolei z nich mi się tych rubinów nie opłaca sprowadzać, bo koszty transportu są nadmierne.
No i teraz jaki problem się potencjalny przede mną rysuje? Ano taki, że ja jestem zdany na łaskę i niełaskę tego mojego biznespartnera niejako, który właśnie posiada te wysoce specyficzne dobra kapitałowe, jakimi są rubiny. Więc on w pewnym momencie może jakieś mniej lub bardziej wyssaną z palca wymówkę mi przedstawić. No niestety sprzęt górniczy gwałtownie podrożał, w związku z tym te rubiny będę ci sprzedawał dwa razy drożej niż do tej pory. Czyli pojawia się tak zwany problem hold-upu, jak on jest czasem w literaturze nazywany, czy problem zatrzymania, tak to się bodajże tłumaczy, czyli te kluczowe, ale jednocześnie wysoce specyficzne czynniki produkcji mogą być wstrzymane, tak? Ten mój złośliwy biznespartner może je wstrzymać, czyli też to jest specyficzny rodzaj pokusy nadużycia z jego strony. Natomiast jeśli ja bym miał swoją własną kopalnię, tak, wykupiłbym tą albo jakąś inną bym kupił, no to właśnie wtedy by się dokonała wertykalna integracja i miałbym do dyspozycji wszystkie kluczowe, specyficzne czynniki produkcji na wszystkich etapach procesu produkcyjnego i wtedy ten problem hold-upu by zniknął, bo te dobra kapitałowe wyższego rzędu, jak to się czasem nazywa, też ja bym miał pod swoją kontrolą. Teraz kolejna rzecz, czyli kwestia granic firmy. O tym zdaje się, że Łukasz napomknął w swoim poprzednim wystąpieniu. Ja bym chciał to nieco rozwinąć, bo faktycznie jest znowu nieraz mało lotni, czy też mało zorientowani w tematyce ekonomicznej ludzie nie pozwalają sobie na artykulację takiego zarzutu. No, kapitalizm nieskrępowany w sposób naturalny dąży do wykształcania się monopoli, a jak już się pojawią te monopole, no to są w stanie dowolnie pomiatać konsumentem, eksploatować go, są też w stanie wyzyskiwać pracowników i tak dalej, i tak dalej. I teraz jeśli właśnie rozumiemy teorię rachunku ekonomicznego, o której była mowa w poprzednim wystąpieniu, to wiemy, że ona znajduje bardzo istotne przełożenie na obszar firmy. To nawet nie tyle Mises, co Rothbard bardzo sprawnie w swojej ekonomii wolnego rynku ten temat rozwijał, dokonywał transpozycji, przeniesienia tego misesowskiego teorematu na obszar firmy i zwrócił uwagę na to, że tak zwany monopol rynkowy, jeśli per impossibile godzimy się, że coś takiego może powstać, to on de facto, czyli jakaś ogromna firma, która jest nie tylko jedynym wytwórcą pewnych dóbr finalnych, ale też jedynym właścicielem pewnych specyficznych czynników produkcji, które służą wytwarzaniu tych dóbr finalnych, to taka firma znajduje się dokładnie w takiej samej sytuacji jak socjalistyczny centralny planista i tak samo zaczyna się poruszać po omacku, tak samo jest operacyjnie niesprawna, a tym samym no, niejako te tak zwane monopole rynkowe są samobójcze, znaczy angażują się w działania samobójcze czy autodestrukcyjne. Więc jeśli jakiś taki moloch powstaje i rzeczywiście zdaje się zachowywać pozycję monopolistyczną, no to tutaj muszą już wchodzić w grę jakieś czynniki pozarynkowe, jakieś polityczne granty, subsydia, przywileje monopolistyczne, kontrakty rządowe, ekspansja pustego kredytu i tak dalej, i tak dalej. Ale jeszcze parę dodatkowych słów. No dlaczego te tak zwane rynkowe molochy znajdują się w sytuacji centralnego planisty i dlaczego tym samym angażują się w działania autodestrukcyjne? Dlaczego to jest dążenie do pozycji rynkowego monopolisty, to podcinanie gałęzi, na której się siedzi? No weźmy przykład. Tak? Załóżmy, że jest firma, która ma absolutnie dominującą pozycję na rynku jubilerskim, ale tym również ma w swoim posiadaniu wszystkie kopalnie złota i całe złoto przeznacza na produkcję złotych pierścionków, złotych naszyjników i tak dalej. Teraz czy ta firma postępuje racjonalnie, czy dokonuje się racjonalna alokacja zasobów z punktu widzenia tego kluczowego kryterium, jakim jest suwerenność konsumencka? Nie wiadomo. Nikt w tej firmie tego nie jest w stanie powiedzieć, bo a nuż większe zyski można by wypracować, gdyby część tego wydobywanego złota przeznaczyć nie na produkcję biżuterii, tylko na produkcję
do celów stomatologicznych, tak, do produkcji złotych zębów, albo do celów przemysłowych, do produkcji jakichś półprzewodników, dajmy na to, czy tranzystorów. No ale taka firma, ten hipotetyczny rynkowy monopol tego nie wie, zaczyna się poruszać po omacku. Nie jest w stanie dokonywać kalkulacji w kategoriach kosztów alternatywnych, prawda? Bo to jest kluczowy koszt z punktu widzenia przedsiębiorcy, to jest koszt alternatywny. Przedsiębiorca X widzi, jak sobie radzi względem przedsiębiorcy Y, który dane czynniki produkcji wykorzystuje w jakiś alternatywny sposób. A tutaj, jeśli nie ma żadnych przedsiębiorców, którzy wykorzystują dany czynnik produkcji w alternatywny sposób, to siłą rzeczy i kosztów alternatywnych nie ma. A jak kosztów alternatywnych nie ma, no to te koszty i zyski takie czysto księgowe nie mają w gruncie rzeczy żadnej, no nie są w stanie pełnić tej kluczowej ekonomicznej funkcji sygnalizującej, jak względnie efektywnie wobec swoich rywali dana firma postępuje. No i to jest oczywiście, tak, no tutaj jest wymieniony Ludwig von Mises i jego kalkulacja ekonomiczna w socjalizmie. To jest no, proste, no może nie takie proste, ale w zasadzie zdroworozsądkowe rozszerzenie tego jego kluczowego teorematu. No to jest kilka uwag pokrewnych niejako. Możemy sobie zadać zasadnicze pytanie, czy jest tak, że wielkie firmy mają lepiej niż małe firmy, czy rzeczywiście jest tak, że w momencie, gdy dana firma okrzepnie i wykroi sobie na rynku coś, co się wydaje być trwałą i pewną niszą, to czy taka firma ma lepiej? I to są jak gdyby te sugestie, jakoby kapitalizm dążył w sposób naturalny do wszechwładzy wielkich korporacji, a tym samym niejako do przekształcenia się w socjalizm z całą jego biurokracją, rutyniarstwem i tak dalej, to były zarzuty czy prognozy, przewidywania, które na przestrzeni wielu dekad były czynione. To na przykład w takim duchu się wypowiadał Schumpeter. Co ciekawe, no Schumpeter postać pełna sprzeczności. Wcześniej mówiłem o schumpeterowskiej koncepcji przedsiębiorczości, gdzie Schumpeter podkreślał, jak ważny jest ten twórczy ferment, kreatywna destrukcja i tak dalej. A z drugiej strony, no to książka wydana 30 lat po teorii rozwoju gospodarczego, Kapitalizm, socjalizm i demokracja. I tam Schumpeter twierdzi, że oczywiście on jest po stronie kapitalizmu, kreatywnej destrukcji, przedsiębiorczości, ale wydaje się, że nieubłagane trendy rozwoju rynku czy przeobrażania się struktur rynkowych prą w kierunku socjalizmu, bo mamy do czynienia z konsolidacją korporacyjną, a wiadomo, że korporacja to rutyna, to biurokracja, bo to są wielkie struktury, wielkie organizmy, które trzeba w sposób drobiazgowy zorganizować, tak żeby każdy ten trybik w wielkiej korporacyjnej machinie wiedział, co ma robić, w związku z czym Schumpeter uważał, że no, nie grozi nam może socjalizm rewolucyjny, bolszewicki, ale naturalna przyszłość kapitalizmu, on to w latach 40. pisał, naturalna przyszłość kapitalizmu to jest socjalizm korporacyjny. 30 lat później Alfred Chandler w książce The Visible Hand, The Managerial Revolution in American Business twierdził to samo, że korporacja to jest właśnie ta dojrzała forma instytucji kapitalistycznej, która jest w stanie w maksymalnie sprawny sposób korzystać ze specjalizacji i podziału pracy, wykorzystywać efekty skali, ma uprzywilejowaną pozycję negocjacyjną przy pretraktacjach kredytowych i tak dalej, markę swoją może wykształcić, która jest rozpoznawalna w skali globalnej i tym samym redukuje problem asymetrii informacji, dajmy na to. I takie to były sugestie, natomiast wydaje się, że one, no jeśli ktoś rozumie no właśnie tą potrzebę wyrażania i wdrażania unikatowego osądu przedsiębiorczego w warunkach było nie było dynamicznych albo przynajmniej mogących być dynamizowanymi na bieżąco, a czymś takim jest system rynkowy czy system kapitalistyczny, czy system, gdzie to suwerenni konsumenci są tymi ostatecznymi szefami czy tymi ostatecznymi decydentami, którzy stanowią o być albo nie być poszczególnych firm, no to w takim systemie trudno jednak o jakąkolwiek stagnację i taką no
czysto empirycznym obaleniem tych sugestii czynionych przez Schumpetera i Chandlera było to, co w zasadzie zaczęło się dziać w latach 80. i później, czyli to był kres w zasadzie ery korporacji i początek ery startupów, albo przynajmniej początek tego okresu, kiedy startupy, ci startupowi Dawidowie zaczęli korporacyjnym Goliatom rzucać wyzwanie. No, na przykład Apple rzucił wyzwanie IBM-owi, w czasach jeszcze nam bliższych Uber rzucił wyzwanie skutecznie korporacjom taksówkarskim, Airbnb rzucił wyzwanie korporacjom hotelarskim i tak dalej. I wcale nie jest tak, że te zaśniedziałe korporacyjne molochy, które dominowały, miały pozycję dominującą na rynku w latach 40. czy 70., dalej ją mają. To też można zilustrować dynamiką zmian na liście Fortune 500. To jest, spodziewam się, wielu z Państwa znana lista, czyli 500 największych spółek amerykańskich. Tak? Znaczy, no oczywiście, to jest naturalna droga. To jest tak, natomiast no to jest pewna, zdaje się, naturalna progresja. To jest też ta dynamika, o której ja mówiłem wcześniej, o tych Schumpeterowcach i Kirchnerowcach, jak oni się nawzajem uzupełniają. I jeśli startupy się w nadmiernym stopniu biurokratyzują, rutynizują, to znowu inni mogą im rzucać wyzwanie. No na przykład wiem, że no dajmy na to, liczba użytkowników Facebookowi już chyba nie przyrasta z wielu względów. No wielu nie podobają się związki pomiędzy tym światem gigantów społecznościowych a światem polityki. Nie podobają im się praktyki cenzorskie i jak grzyby po deszczu wyrastają jakieś Parlery, Gaby, BitChuty czy Ramble jako alternatywy właśnie wobec Facebooków czy YouTube'ów. Także oczywiście, no, jak ktoś, jeśli startup się przemieni w korporację i to jeszcze w taką korporację, która siedzi po uszy w związkach z polityką, to stwarza tym samym podglebie dla rozwoju kolejnych startupów. Czyli to jest taka, wydaje mi się, naturalna dynamika. Jeszcze nawiązując do tej listy Fortune 500, czyli 500 największych spółek amerykańskich pod względem przychodów brutto, publikowana przez magazyn Fortune, no to w latach 50. była, powiedzmy, te spółki, czy spośród tych spółek, które się na tej liście znajdowały w latach 50., po dziś dzień znajduje się na niej tylko 12% z tamtejszego składu, z tamtejszej drużyny. Też znamienny jest taki współczynnik jak średnia oczekiwana długość pozostawania na tej liście. Jeśli dobrze pamiętam, w latach 50. to było 75 lat średnio, a obecnie to jest 15 lat średnio, czyli też ta dynamika zmian na tej liście wygląda na to, że wzrosła, czyli to też jest przytyczek pod adresem tych Schumpeterowsko-Chandlerowskich sugestii, jakoby dojrzałą formą kapitalizmu była wszechwładza statycznych, stagnacyjnych, korporacyjnych molochów. Teraz jeszcze może parę słów na temat tego, czy firmy maksymalizują zyski, bo w takim ujęciu podręcznikowym, neoklasycznym, które zapewne wielu z Państwa jest znane, to firma jest de facto traktowana jako jakaś czarna skrzynka czy jakiś automatyczny algorytm służący do tego, żeby maksymalizować zyski. Są jakieś dane wejściowe, czyli czynniki produkcji, one wpadają do tej czarnej skrzynki, coś tam się wewnątrz dzieje, nie do końca wiadomo co. I potem z tej czarnej skrzynki wyskakują produkty finalne, które konsumenci nabywają. No i też jeszcze oczywiście takie produkty finalne wyskakują, żeby zyski były zmaksymalizowane, cokolwiek to znaczy. I teraz pytanie brzmi, czy rzeczywiście można w ten sposób firmy opisać? Czy firmy to są instytucje, które są przez przedsiębiorców wykorzystywane do maksymalizacji zysków? No. Wydaje się być to stwierdzeniem mocno wątpliwym i to na kilku płaszczyznach. Wydaje mi się, że jeśli by się chciało rzecz przeformułować w duchu austriackim, to raczej by należało powiedzieć, że firmy
próbują maksymalizować spodziewane długoterminowe zyski. I każdy z członów tego zdania jest istotny. Po pierwsze, nie można powiedzieć, że firmy maksymalizują zyski, bo zysk to jest przyszła niepewna kategoria. Tutaj znowu wracamy do tej kwestii ryzyko, a niepewność, do tej kwestii wyrażania indywidualnego osądu przedsiębiorczego, liczenia się z możliwością poniesienia straty i tak dalej. Więc na pewno firmy zysków nie maksymalizują, co najmniej, co najwyżej je próbują maksymalizować. I są to zyski spodziewane, antycypowane, wyspekulowane, a nie pewne, a nie traktowane jako jakieś szukane, które można z jakiegoś prostego równania czy z jakiegoś tam przecięcia się krzywych wydedukować. No i też raczej należy powiedzieć, że no ta długoterminowość tutaj jest istotna, bo przecież istnieją liczne firmy, które obecnie można rzec, że są firmami, które odniosły ogromny sukces, ale przez długi czas, przez dekady nawet przynosiły straty. No to jest na przykład kazus Amazona, tak, który cały czas finansował się zewnętrznym kapitałem, przepalał ten kapitał, a żadnych zysków do niedawna jeszcze nie generował. No ale no, najwyraźniej z punktu widzenia tych kapitałodawców to była rzecz do zaakceptowania z tego względu, że tyle czasu Amazonowi zajęło stworzenie odpowiedniej infrastruktury logistycznej, dystrybucyjnej, technologicznej, no po prostu wykrojenie sobie niszy na tym rynku, który Amazon bądź to zrewolucjonizował, bądź to po prostu stworzył. Tak? Ten rynek sprzedaży detalicznej wszelkiego rodzaju dóbr, tak? Początkowo to była księgarnia, teraz to już dobra wszelkiego rodzaju, globalnie w przestrzeni wirtualnej, więc w krótkiej perspektywie firma wcale nie musi maksymalizować zysków, w ogóle nie musi zysków generować, wręcz przeciwnie, może straty generować, jeśli natomiast jej unikatowa jakaś propozycja jest wystarczająco atrakcyjna z punktu widzenia inwestorów, no to tacy inwestorzy mogą firmie dać wiele nawet lat, żeby móc te zyski przynosić. No i warto tutaj może też wspomnieć o, no samo to słowo maksymalizacja jest niefortunne, bo to sugeruje, że przedsiębiorca jest w stanie spojrzeć na gospodarkę z boskiego punktu widzenia i powiedzieć, gdzie się znajduje ten punkt optimum, ten święty graal zyskowności, a tymczasem no nie da się tego powiedzieć. W sensie absolutnym to jest określenie nonsensowne. No można jedynie powiedzieć, że się wypracowuje zyski większe niż konkurencja, albo że wypracowuje się zyski, które wystarczą na to, żeby pokryć odnośne koszty. Czyli tutaj koncepcja tak zwanej ograniczonej racjonalności i powiązana z nią koncepcja satysfakcji, tak zwanej satysfakcji, po angielsku to brzmi satisficing, więc satysfakcja to może nie jest najfortunniejsze tłumaczenie. W każdym razie chodzi o to, że firma, żeby móc przetrwać, żeby móc się na rynku utrzymać, to nie tyle maksymalizuje zyski, tylko wytwarza zyski wystarczające do tego, żeby wszystkie stosowne koszty operacyjne, czy to stałe, czy to zmienne, pokryć. Więc wystarczy, że te zyski są odpowiednio wysokie, natomiast nie musimy wcale powoływać się tutaj na tą mityczną koncepcję maksymalizacji. To, no i tym samym też przedsiębiorcy nie jest potrzebna żadna tak zwana doskonała racjonalność czy pełna racjonalność, nie jest mu potrzebna żadna pełna wiedza, doskonałe zdolności prognostyczne ani nic z tych rzeczy. Tą koncepcję Simonowską można zilustrować, wydaje mi się, na przykładzie takim dosyć wdzięcznym, łatwo zrozumianym turysty, który powiedzmy no, zabłąkał się, znaczy nie tyle zabłąkał się, ale dotarł do jakiegoś kraju, który nie jest mu szczególnie znany, jest zmęczony po całodziennej podróży i postanawia zatrzymać się w najbliższym hotelu, który to hotel będzie spełniał jakieś minimalne standardy, które dla tej osoby są konieczne, które dla tej osoby stanowią no, jakiś taki minimalny próg przyzwoitości czy profesjonalizmu w branży hotelarskiej. No więc powiedzmy, że ten turysta wchodzi do najbliższego hotelu, widzi, że ceny są przystępne, obsługa wydaje się być uprzejma,
wystrój wydaje się być stonowany, niekiczowaty. Wydaje się, że tamten hotel jest, powiedzmy, dobrze ocieplony i tak dalej, i tak dalej. I teraz może się okazać, że powiedzmy 15 minut drogi naprzód, za następnym zakrętem, znajduje się inny hotel, który jest pod względem jakościowym na dokładnie tym samym poziomie, ale jednocześnie ceny są minimalnie niższe. I teraz jeśli turysta postanawia zatrzymać się w tym pierwszym hotelu, a nie wyprawiać się na rekonesans i dowiadywać się, czy w okolicach znajdują się jakieś lepsze alternatywy, to czy on postępuje nieracjonalnie? No, zgodnie z tą koncepcją simonowską nie. Postępuje jak najbardziej racjonalnie. Ta tak zwana ograniczona racjonalność, czyli racjonalność ograniczona względami czasu, względami właśnie tego, że nie chcemy się zafiksować na jednej jakiejś decyzji i zgłębiać jej w nieskończoność, to w tym kontekście to zupełnie wystarczy. I jak gdyby możemy to odnieść do sytuacji, w jakiej znajduje się przedsiębiorca, który na przykład w ramach tak zwanych, ponoszenia tak zwanych kosztów wyszukiwawczych zastanawia się, z kim wejść w jakieś strategiczne partnerstwo. No i powiedzmy wchodzi w strategiczne partnerstwo z jakąś drugą firmą, która oferuje mu jakieś półprodukty, na jakieś części samochodowe, z których potem ten pierwotny przedsiębiorca składa samochody i je sprzedaje. No i powiedzmy, że to partnerstwo przynosi satysfakcjonujące efekty, to znaczy ta firma utrzymuje się na powierzchni, w sposób organiczny się rozwija. I teraz nawet jeśli by założyć, że wtedy, kiedy to partnerstwo było zawierane gdzieś indziej, był ktoś, z kim można było wynegocjować lepsze warunki, to trudno pod adresem tego naszego pierwotnego przedsiębiorcy wysuwać oskarżenia o nieracjonalność w momencie, gdy on miał ograniczony czas na negocjacje, powiedzmy miał ograniczone zasoby, które mógł przekazać jakimś, bo ja wiem, jakimś headhunterom czy jakimś menedżerom, których zadaniem było właśnie rozpoznanie terenu i zastanowienie się, z kim warto współpracować i tak dalej, i tak dalej. Czyli no też to kryterium ograniczonej racjonalności pozwala nam zrozumieć, dlaczego mówienie o firmach jako o instytucjach służących maksymalizacji zysków jest cokolwiek chybione albo wręcz zwodnicze. Też można tutaj się powołać na tak zwane kryterium przetrwania, o którym pisał Armen Alchian. Armen Alchian zasugerował, że no nieraz się mówi, że na rynku rynek jest zdominowany przez tych, którzy są najbardziej sprawni w zakresie maksymalizowania zysków, ale Alchian zwrócił uwagę na to, że w gruncie rzeczy my nie musimy skupiać się na indywidualnych motywacjach, które przyświecają przedsiębiorcom. Te motywacje mogą być bardzo różne. Niektórzy przedsiębiorcy mogą świadomie dążyć do maksymalizacji zysku, ale inni przedsiębiorcy mogą dążyć do realizacji jakiejś swojej wizji przedsiębiorczej. Na przykład mają wizję, żeby uprzystępnić masom samochody, tak jak Ford, albo mają wizję, żeby stworzyć telefony z ekranami dotykowymi, które nie będą wymagały dołączenia żadnego tam rysika, powiedzmy, tak jak to Jobs zrobił. I chodzi o realizację wizji, natomiast zyski są czymś wtórnym. Zyski, tak jak wspominałem w poprzednim swoim wystąpieniu, są wtedy jedynie sygnałem, który daje nam do zrozumienia, żeśmy rzeczywiście jakąś interesującą albo nawet bardzo interesującą z punktu widzenia konsumentów wizję zrealizowali. I istotne jest to, że my trwamy na tym rynku, bo taka jest konsekwencja tych naszych właściwych działań. Natomiast motywacje to jest rzecz drugorzędna. W związku z tym liczy się to, które firmy rzeczywiście w perspektywie długoterminowej są w stanie na rynku przetrwać. Natomiast to, czy ci przedsiębiorcy stojący na ich czele na poziomie intencji myślą o tym, jak wycisnąć jak najwięcej tam, powiedzmy, dolarów z konsumentów, jak wycisnąć jak najwięcej dolarów z jakiejś redukcji kosztów i tak dalej, czy są jakimiś takimi centusiami, to czy zbliżają się do tego mitycznego modelu,
homo economicusa, to jest drugorzędne, to jest nieistotne z punktu widzenia skuteczności działania procesu rynkowego. Czyli to też jeszcze pewna dodatkowa komplikacja, która sprawia, że mówienie o firmach jako o wehikułach służących maksymalizacji zysku, no, może być nieco zwodniczym ujęciem sprawy. No może już na końcu rozwinę nieco tą kołsowską uwagę, czy rynki mogą być czy firmy mogą być traktowane jako wyspy centralnego sterowania na oceanie relacji, czy na oceanie transakcji rynkowych. Czy rynek i firmę można traktować jako zjawiska, środowiska przeciwstawne? Wydaje się, że nie do końca, zwłaszcza w momencie, gdy przekroczony zostanie pewien kluczowy próg specjalizacji i podziału pracy. Bo jeśli tak będzie, jeśli na przykład jest jakaś firma tam biotechnologiczna, dajmy na to, to trudno sobie wyobrazić, żeby ten szef wszystkich szefów, ten przedsiębiorca, który stoi na czele, mógł być uniwersalnym omnibusem i żeby mógł wiedzieć wszystko o wszystkim, jak tam, jak się powiedzmy, jakie chemiczne badania trzeba przeprowadzić, żeby jakiś lek wytworzyć, jak przebiegają poszczególne fazy badań klinicznych, jak go potem skomercjalizować, jakie tam wymogi prawne muszą być spełnione. No trudno oczekiwać, żeby on to wszystko wiedział, w związku z czym im bardziej wewnętrznie wyspecjalizowana firma, podzielona na jakieś działy wysoce specjalistyczne, tym większa konieczność, żeby awansować tych menedżerów czy nawet szeregowych pracowników do roli tak zwanych przedsiębiorców namiastkowych, tak to można nazwać, czyli osób do kategorii osób, które choć nie są właścicielami ani nawet współwłaścicielami firmy, to mimo wszystko też muszą w pewnym sensie osąd przedsiębiorczy wyrażać. To znaczy muszą się, nie tyle oni wykonują swoją pracę wtedy, kiedy wiernie, choćby i miernie wypełniają te wszystkie odgórne rozkazy przekazywane im przez swoich przełożonych, tylko wtedy, kiedy po prostu wypracowują zyski. Pomnażają ten budżet, który jest im przekazany. Czyli ten szef wszystkich szefów może powiedzieć: ty, dyrektorze działu badawczo-rozwojowego, dostajesz taką a taką część całkowitego budżetu firmy. Co z tym zrobisz? Twoja sprawa. No masz wypracować leki, które na przykład uda się skomercjalizować. Ty, szefie działu promocji i marketingu, dostajesz pewną część całkowitego budżetu firmy. Co z tym zrobisz? Twoja sprawa. Ja nie będę się mieszał w to, jak ty zorganizujesz kampanię promocyjną, jakie kanały w tym celu wykorzystasz, z kim postanowisz współpracować i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, żeby po prostu znowu, ty masz zmaksymalizować, ale wypracować zyski poprzez jak najskuteczniejszą promocję naszych produktów. Czyli wtedy ci menedżerowie albo nawet osoby na bardziej szeregowych stanowiskach w jakimś stopniu muszą pewne cechy przynależne etosowi przedsiębiorcy wykazywać. I to też jest, można to uznać za pewną formę odtwarzania w obrębie firmy relacji rynkowych. Czasem się też mówi o tak zwanym entrepreneurship, czyli nie o przedsiębiorczości, tylko o intrapreneurship, czyli to jest taka gra półsłówek, tak, wewnętrzna przedsiębiorczość, właśnie próba promowania etosu przedsiębiorczego wśród pracowników. To znaczy wyniesienie ich do takiej pozycji, gdzie ich rozlicza nie ich szef, nie jakiś menedżer wyższego szczebla, tylko ich bezpośrednio rozlicza rynek, czyli w ostatecznym rachunku ogół suwerennych konsumentów. No i warto wspomnieć, że budowanie tak zwanego kapitału etycznego wydaje się najskuteczniejszym zabezpieczeniem przeciwko temu, żeby ci tak zwani przedsiębiorcy namiastkowi nadużywali tych swoich dodatkowych kompetencji, które się im w tym momencie przekazuje, bo oni z jednej strony wtedy nie są dyscyplinowani żadnymi odgórnymi oczekiwaniami czy żadnymi odgórnymi procedurami korporacyjnymi, a z drugiej strony nie są też dyscyplinowani względami własnościowymi, bo oni niekoniecznie muszą być właścicielami czy współwłaścicielami, więc no, żeby uniknąć z ich strony pokusy nadużycia, to też to jest właśnie rola przedsiębiorcy, żeby tą swoją kapitałową strukturę produkcji tak zorganizować, taką w niej wytworzyć atmosferę, jakąś taką kulturę korporacyjną, jak to się czasem nazywa, żeby ona w sposób naturalny promowała
etos pewnej rzetelności, uczciwości, wiarygodności, odpowiedzialności i tak dalej, bo bez tego to ta przedsiębiorczość namiastkowa, czy ta próba zatarcia do pewnego stopnia przynajmniej granicy między hierarchicznością firmy, a dynamizmem i jakąś taką horyzontalnością rynku, to wtedy to się nie uda. Tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo za uwagę. Są pytania jakieś. Niektórzy ekonomiści około główną nurtowi zarzucają ekonomię austriackiej, na przykład Max Casson, że przed, oczywiście przed Bossem i Kleinem, że oddzielali przedsiębiorców od firmy. Jak by pan doktor się odniósł do tych zarzutów? Nie wiem, czy zrozumiałem dobrze, że kto oddzielał przedsiębiorcę. Ekonomiści austriaccy, szkoły austriackiej przed Bossem i Kleinem. Że oddzielali przedsiębiorcę od firmy. Znaczy nie bardzo wiem, co by się miało przez to rozumieć. To znaczy, że firma mogła funkcjonować jako organizm. Znaczy bardziej jak opisując przedsiębiorcę, raczej nie skupiali się na opisie. Na firmie, znaczy to tak sam Klein i Voss twierdzą, to trochę samochwalcze, prawda? Bo oni starają się wykazać, że ich książka jest tutaj tym kluczowym pomostem. Znaczy nie wydaje mi się, żeby to było zasadne stwierdzenie, dlatego że u Misesa w ludzkim działaniu, u Rothbarda, u Lachmana tego wspomnianego, który pisze o kapitałowej strukturze produkcji, nawet jeśli implicite, to tam no jest wspomniane o tym, że zwłaszcza jest podkreślane to, że przedsiębiorca jest właścicielem, a jeśli jest właścicielem, no to czego jest właścicielem? No dóbr kapitałowych różnych, którymi zawiaduje. No, jeśli to nie jest nazwane wprost firmą, jeśli te połączenia nie są jakoś wyjątkowo jasno i eksplicite wyartykułowane, to myślę, że one tam są jednak obecne. Więc no, ja bym nie do końca zgodził się z takim ujęciem. No dobrze, to dziękuję bardzo.